dla mnie powinien zostać, pokazał, że rzeczywiście... Wiesz co, ja już nieraz to mówiłem. Wiem, jakim jest człowiekiem i wiem, jak podchodzi do wykonywania swoich obowiązków i chciałbym, żeby po prostu to, co powiedziałeś, postawił na tych młodych zawodników, którzy chcą grać w piłkę, którzy potrafią super grać w piłkę i żeby coś się zmieniło w końcu, nie? Bo mamy chyba wszyscy dość znowu tych wszystkich meczów. Pierwszy mecz otwarcia, drugi mecz o wszystko i trzeci po prostu, żeby się godnie pożegnać. A wiecie, a to jeszcze jest tak, że my teraz już prawie na pewno odpadliśmy z pierwszego koszyka, czy na pewno, tak. Więc jest drugi koszyk. Eliminacja do mundialu to jest zupełnie inna bajka, bo to awansuje jedna drużyna. Więc to będzie poważne granie i chciałbym zobaczyć drużynę, która jakby pojedzie na ten mundial i będzie godna tego, żeby pojechać na ten mundial. Kuba, jeszcze coś słowem podsumowania ładnego? Nie, ja po prostu życzę trenerowi Probierzowi, aby robił to, co robił w meczu z Turcją, ale w meczu przyznać z Ukrainą i w meczu z Holandią i żeśmy pięknie grali w piłkę i tyle.